Około 300 uczniów bierze udział w zajęciach organizowanych w czasie drugiego tygodnia ferii przez szkoły w gminie Bełchatów. Atrakcje dla swych podopiecznych przygotowały wszystkie placówki, a uczniowie chętnie z nich korzystają. I nie ma się co dziwić, bo oferta zajęć jest bardzo atrakcyjna. Zajęcia sportowe, projekcje filmów czy warsztaty plastyczne to tylko niektóre z propozycji. W Dobrzelowie mali amatorzy futbolu brali udział w turnieju piłki nożnej. Nauczyciele zorganizowali też m.in. zajęcia z siatkówki i kometki. Dzisiaj zaczęliśmy od wyjazdu na basen i to był taki punkt główny naszych dzisiejszych ferii. No oczywiście w zanadrzu mamy szereg jeszcze innych zajęć, nie tylko sportowych. No ale tak jak dzisiaj już Pani wspomniała, zaczęliśmy na sportowo. Jest taki miły mini turniej, tutaj dzieci w piłkę nożną grają, tam są na drugiej połowie sali są zajęcia, takie gry i zabawy bardziej. No bo ponieważ jak widać dzieci są bardzo różne od klasy 0 do 6, no i niestety zainteresowania są różne, dlatego no trzeba znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie i no i żeby to jakoś wyglądało, miało ręce i nogi. Także tu piłka nożna, tam zabawy. Póki co. To jest bardzo ciekawe, ponieważ lubię spędzać czas z moimi przyjaciółmi. Lubię aktywnie spędzać czas. Nie lubię za bardzo siedzieć i nic nie robić, bo to jest nudne. Mamy w planach jeszcze wyjazd do kina, Helios w Bełchatowie, zajęcia kulinarne, a oprócz tego jeszcze w klasach odbywają się zajęcia takie pod kątem poszczególnych przedmiotów. Matematyka na wesoło, z angielskim za pan brat i temu podobne. Uczniowie szkoły w Dobiecinie mogli m.in. rozwijać swe talenty plastyczne podczas warsztatów tworzenia figurek z masy solnej oraz malowania obrazów specjalnymi wałeczkami. Mamy jeszcze wiele zajęć przewidzianych tutaj podczas ferii. Jutro na przykład mamy wyjazd do kina Helios w Galerii Olimpia, następnie wyjazd na lodowisko czy na basen oraz przewidziany jest również w piątek turniej tenisa stołowego. A proszę powiedzieć, co dzieci robią na zajęciach plastycznych dzisiaj? Bo zaczęliśmy od zajęć plastycznych, prawda? Tak, na początku dzieci malowały w grupach na dużych kartonach. Wykorzystywaliśmy farby, wałki do malowania. Później natomiast dzieci lepiły z masy solnej przeróżne rzeczy, owoce, zwierzątka, wszystko to, co chciały. Ja ulepiłem różne owoce, ale ich tu nie ma. A gdzie są? Co się z nimi dzieje? Na tacy, teraz się pieką akurat. A proszę, a kto wie, co jeszcze będzie się działo z tą masą solną, z której teraz lepiliście? Proszę. Będzie się piekła, a potem będziemy ją malować. I co potem? Dacie rodzicom, czy może tutaj zostaną w szkole jako eksponaty? Pani pomyślała o tym, żeby przeznaczyć je na zerówkę, żeby mogli się też pobawić takimi rzeczami. Myślicie, że będą fajne te ferie? Bo wiem, że dzisiaj pierwszy dzień jesteście. Tak. I co jeszcze będziecie robić? Jedziemy jeszcze, będziemy jechać na basen i na lodowisko i do kina. W Łękawie grono miłośników chemii uczestniczyło w zajęciach przybliżających te dziedziny nauki. Przeprowadzili widowiskowe doświadczenia naukowe, między innymi sprawdzając palność niektórych materiałów i związków. Zajęcia chemiczne odbywają się w naszej szkole już drugi raz i właściwie uczniowie są tutaj pomysłodawcą. Oni chcieli takie zajęcia i wszystko dla ucznia. Odbyły się takie zajęcia też w tym roku i myślę, że będzie kontynuacja też w roku następnych, no bo chemia jest bardzo ciekawa i no łatwo jest ucznia tym przedmiotem zainteresować, ja się staram jak mogę, no i w miarę to wychodzi, bo uczniowie chętnie tutaj do szkoły na te zajęcia przychodzą. Bardzo lubię spędzać czas właśnie na chemii, lubię poświęcać czas nauce, dlatego też tu przyszłam. Nie mam wielu obowiązków, nie mam co robić w domu, nie mam dużo zajęć, dlatego też przyszłam, matko. Co jeszcze? Dlaczego właśnie chemia? Chemia? Zawsze mnie to interesowało. Gdy przyszłam tu do gimnazjum, to pani mnie zainteresowała tym przedmiotem poprzez właśnie różne zajęcia takie jak teraz. No i myślę, że dalej też bym chciała się w tym kierunku kształcić. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także wyjazdy na seanse filmowe do kina Helios, na lodowisko czy basen organizowane przez wszystkie szkoły w naszej gminie.